myślałem, że możemy powitać Was w Urzędzie Miejskim i przygotowaliśmy prezenty, które chcielibyśmy wręczyć. Myślimy, że prezenty te spowodują, że dzieci z przystani uśmiechną się i będą szczęśliwe. Siwy pan wielkim workiem przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest magiczny dzień. Przeznaczamy pieniążki, więc na pewno potrzeby macie duże. Więc przyjmijcie. Na pewno lepiej niż my. Przygotowaliśmy tutaj mały poczęstunek dla dzieci. Drobne upominki w postaci artykułów papierniczych, słodyczy i zabawek. Chodzi nam o to, żeby pokazać naszemu społeczeństwu, że nie jesteśmy tylko dla biznesu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że drugi rok odwiedzili nas. Życzymy im dużo zdrowia, szczęścia. To tak, dzieci, to proszę Wam. Proszę, to też Wam. I dam Wam witraż ręcznie wykonany. Kukucha nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Główne prezenty to są taki aparat cyfrowy, no i mnóstwo gierek komputerowych. Mikołaj osoba miła, prezenty każdemu rozsyła. Ma brudkę, czapkę i sanie, a reniferów całą zgraje. Nie wiedziałam, co wymyślić, tylko najprostsza sytuacja była ze słodyczami i chyba dzieci będą zadowolone. Słodycze i zabawki. Mam nadzieję, że sprawiliśmy radość tym dzieciaczkom. Dzieci lubią najbardziej, czyli takie no, niezdrowe rzeczy, prawda? Czyli no, w tym momencie są chipsy, prawda? Chrupki, popcorn, takie słodycze, czyli coś, co na pewno pokrzepi dzieci w dzień taki mikołajkowy. Właśnie prezenty jeszcze dowoziłam od Was. Chciałam jeszcze serdecznie podziękować dla Pani Julity i dla Pana Daniela, którzy swoje prezenty ślubne oddają właśnie dla dzieciaków, maskotki. No i chciałam także podziękować wszystkim naszym handlowcom, którzy też jak zwykle już trzeci rok z kolei są bardzo, mają bardzo duże serca. Dzieciom przygotujemy bardzo fajny prezent. W ogóle nowe zeszytaki wydrukowaliśmy w zakresie wychowania komunikacyjnego. Od kilku ładnych lat już z Wami. To świetny cel, a ja lubię wspierać dzieciaków i lubię realizować czyjeś dobre pomysły. Wielkie podziękowanie za piękny posiłek, bardzo smaczny. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciom też ku na liże. Po raz nie wiem, który już jesteście, zapraszamy cały czas
Państwa, wszystkie dzieci. Dzisiaj mamy ponownie przygotowane dla Was małe prezenciki, troszkę większe. Dzieciom przeznaczyliśmy kołderki, żeby ciepło im było spać. Przekazaliśmy w tym roku kopertę, tam troszeczkę pieniążków. Słodycze są, troszeczkę słodyczy i pieniążki dla Was. Zabawki, długopisy. Kocy, miski. Słodycze, jakieś tam maskotki. Zapraszamy dzieci zebrane tutaj w obiekcie Plaza na posiłek. Noże, rękawice tak z mikrofibry do sprzątania. Tareczki, ostrzałki, skrobaczki, wszystko co się przyda przy gotowaniu. Tam są dla Was prezenty, cukier. I wszystkie atrakcje. Słodycze, żeby żyło się im weselej, słodko. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które, wszystkim firmom, które dały nam prezenty, które brały udział w akcji Mikołajkowy Autobus Radia 5. Wszystkie te rzeczy trafią do dzieci, do naszych podopiecznych, świetlicy przystań i świetlicy źródła. Dziękuję serdecznie wszystkim darczyńcom miasta Suwałk za tak piękny prezent świąteczny dla naszych maluchów. Mikołajkowy!